Cześć wszystkim, Ernest Kolek z Fight Travel, jesteśmy na ACP, tutaj z jednym z bohaterów walki wieczoru, Kubą Witkowskim. Kuba, no niestety walka nie poszła, niemniej jednak była bardzo dobra. Co nam możesz o niej powiedzieć? Pierwsza runda była bardzo wyrównana, widziałem tam próbowałeś przechodzić gardę Jędrkowi. No wiesz, walka przegrana, ale Jędrek jest jednym z najlepszych zawodników w Polsce, także wstydu nie ma. Tak jak mówisz, no próbowałem przechodzić gardę, Jędrek dobrze tam to wszystko blokował, także pierwsza runda wyrównana, w drugiej popełniłem jeden błąd, jak wiadomo z Jędrkiem błędów się nie popełnia, przetoczył, udusił, no wiesz, to jest świetnym zawodnikiem, także myślę, że następnym razem nauczony tym doświadczeniem pójdzie mi po prostu lepiej. Rozumiem, no też mam taką nadzieję, nie ukrywam tutaj, jako twój jeden z fanów oczywiście. Tutaj oczywiście pytanie do ciebie, bo w drugiej rundzie, jak rozumiem, coś próbowałeś zrobić inaczej, kiedy przechodziłeś gardę Jędrkowi, niż w pierwszej, prawda? No bo w pierwszej tutaj był taki pad, próbowałeś przejść gardę, tutaj Jędrek próbował oczywiście bronić przejścia tej gardy, jak rozumiem, w drugiej spróbowałeś czegoś innego. Czy mógłbyś nam tutaj o tym trochę opowiedzieć? Końcówka, znaczy jakby druga runda wyglądała bardzo podobnie do pierwszej, końcówka, troszeczkę złapałem więcej dystansu, próbowałem przechodzić właśnie bardziej na dystans, no i co, no podniosłem za wysoko tyłek, Jędrek to wykorzystał, tyle, no, także po prostu jeden błąd. Rozumiem, a czy słyszałeś ten cały doping twojego teamu, całej Warszawy, która się tutaj zebrała? Tak, no to jest w ogóle niesamowite uczucie, także bardzo się cieszę, że tyle ludzi tutaj było, że tyle ludzi mnie dopingowało i no mam nadzieję, że będę mógł jeszcze zawalczyć kiedyś na takiej gali i dać sobie wszystko. Rozumiem, czyli w przypadku ewentualnych próśb o wystąpienie na jakiejś kolejnej gali nie odmawiasz? Jestem do tego, od razu. Rozumiem. A tak już z czysto organizacyjnego punktu widzenia, jak Ci się podobało dzisiaj na gali, jak Ci się podobały walki, czy może była jakaś, która Ci się szczególnie podobała? Znaczy organizacyjnie to jest w ogóle no, nie do opisania, w sensie to wszystko, co się tu dzieje, do czegoś takiego w polskim jiu-jitsu nie było i myślę, że na światowym poziomie też to jest jedna z lepszych imprez. Co do walk, to były lepsze i gorsze. No. Ale generalnie super, no najlepsi zawodnicy na świecie, mistrzowie świata, także no lepiej się nie da. Rozumiem. A czy tutaj jakieś plany na przyszłość, bo jak rozumiem, za tydzień będziesz startował na Mistrzostwach Europy ADCC w Poznaniu. Zgadza się, za tydzień ADCC, Mistrzostwa Europy, eliminacje do Mistrzostw Świata, to jest mój największy cel, od samego początku sezonu trenuję pod te zawody, także myślę, że forma jest taka, jak powinna być. No i później zobaczymy, jest jeszcze kilka imprez, ale już bez większego ciśnienia, jeżeli będę się dobrze czuł, jeżeli zdrowie pozwoli, to tam jeszcze kilka razy sobie w tym roku wystartuję. Rozumiem. Czy chciałbyś tutaj podziękować może kolegom, przyjaciołom, trenerom, tudzież sponsorom, bo jak wiemy, masz już trochę. No oczywiście dziękuję wszystkim chłopakom z Berserkers Team Warszawa, dziękuję Radkowi, dziękuję Kamilowi za to, że podpowiadali, nam dawali mi bardzo szczegółowe wskazówki. No i sponsorom, czyli oczywiście Pitbull, Diet Food, Black Belt Nutrition, woda kokosowa, Dr. Coco, no wszyscy, którzy mnie wspierają. Rozumiem. W takim razie bardzo dziękuję za wywiad, no i do zobaczenia na poniedziałkowym treningu. Widzimy się, dzięki.